Znajdujemy się na terenie imprezy Warsaw Jumping, zorganizowanej na terenie dużego kompleksu torów wyścigów konnych Służewiec. To jedna z najważniejszych imprez jeździeckich w Europie. Jest to finał takiej serii zawodów, która się nazywa Longines EF Series. Inaczej mówiąc, Pucharu Narodów Europejskiego. Impreza, która wieńczy walkę drużyn narodowych w skokach przez przeszkody w Europie, podzielonej na 4 dywizje. Poszczególne dywizje walczyły w półfinałach. Jeden półfinał był we Francji, drugi był we Włoszech. Tutaj spotkało się 10 najlepszych drużyn, które miały szansę walczyć o najważniejsze trofeum, czyli Puchar Europy w skokach przez przeszkody. To jest przepiękne miejsce, bo historia Służewca jest piękna, architektura jest piękna, zieleń, która tutaj jest piękna, a teraz dołożyliśmy jeszcze piękno koni skaczących przez przeszkody. Zawodnicy, którzy byli dla nas najważniejsi, dla nas, dla organizatorów, wyjeżdżając są do swoich stajni rodzimych, bardzo zadowoleni. Warunki, które zostały stworzone, oceniono na lepsze niż te, które były 2 tygodnie temu na Mistrzostwach Europy w Mediolanie. Myślę, że dla nas, dla organizatora, to laurka i mam nadzieję, że udało się tą imprezą zrobić kolejny krok do promocji Polski na arenie międzynarodowej. Dla ludzi może mniej obeznanych w jeździectwie, żeby to tak przymierzyć, to jest, jak jest Liga Mistrzów i Liga Europy w piłce nożnej, to powiedzmy jest taki finał Ligi Europy, więc uważam, że bardzo ważne i istotne europejskie rozgrywki. Zdobyliśmy pierwszy raz kwalifikację olimpijską drużynową, już nie pamiętam ile lat temu była ta drużynowa, ale ostatnim olimpijczykiem indywidualnym w Atenach był mój tata akurat i to był nasz ostatni jeździec, który w skokach reprezentował nasz kraj. W ogóle dla jeździectwa polskiego dobry rok, bo wszystkie 3 dyscypliny, czyli WKKW, ujeżdżenie i skok, i zrobiły tą kwalifikację do Paryża, co świadczy o tym, że chyba idziemy w dobrym kierunku. Przy okazji tej imprezy zawodnicy, którzy startują, mają szansę walczyć o punkty do tak zwanych minimów olimpijskich. To jest niezależne od kwalifikacji olimpijskiej drużynowej. Indywidualnie każdy zawodnik musi w określonym przez MKO okresie wywalczyć minima olimpijskie, żeby mieć szansę w ogóle zawalczyć o prawo startu w Paryżu. Tak, na tych zawodach także taka możliwość była i zawodnicy zbliżyli się do Paryża 2024. Dla nas to jest szczególnie ważne, dla nas, dla Polaków, dlatego że Paryż to moment, w którym będziemy celebrować stulecie pierwszego medalu indywidualnego dla odrodzonej, niepodległej Polski, kiedy to w Paryżu także w 1924 roku major Adam Królikiewicz na koniu Picador, czyli reprezentant jeździectwa, w skokach przez przeszkody notabene wywalczył brązowy medal. To będzie stulecie tego wydarzenia w Paryżu i polscy skoczkowie też tam będą, bo się zakwalifikowali.